Dzień dobry w ten przepiękny, przynajmniej w Gdyni, słoneczny wieczór. Jest nam bardzo miło dzisiaj gościć w projekcie Nauczyciel Influencer. To czwarty webinar i dzisiaj my, czyli Ewa Radanowicz i ja, Oktawia Gorzeńska, zapraszamy Was do, mam nadzieję, inspirującej rozmowy o tym, jak właśnie szkoła, zresztą tytuł widzimy na dole, Szkoła imienia Nauczyciela Influencera. Po co i dla jakiego dyrektora, ale nasza rozmowa będzie sięgała głębiej. Opowiemy również o doświadczeniach nauczycieli, dyrektorów i naszej współpracy też z samorządami. Ewo, nie byłabym sobą, gdybym nie oddała nam przestrzeni obu do tego, żebyśmy może dwa słowa o sobie powiedziały. To serdecznie Was witam. Od lat dyrektor szkoły w Radowie Małym, twórca autorskiej szkoły, modelu pracy, który w publicznych szkołach się sprawdza. Autorka książki W szkole wcale nie chodzi o szkołę. No i przede wszystkim zmieniacz, który wędruje po Polsce i nie tylko w poszukiwaniu odpowiedzi na to, dlaczego zmiana nie wychodzi albo jak ją robić lepiej, ale też w charakterze wspieracza osób, które chcą się zmieniać i które potrzebują towarzysza. Ja, Oktawia Gorzeńska, osoba, która ma za sobą doświadczenie i cały czas zresztą jestem na drodze zmieniaczki edukacyjnej, doświadczenie nauczycielki, liderki projektów, dyrektorki szkoły również. Też towarzyszę wielu dyrektorom, wielu szkołom, samorządom w tym, żeby właśnie wdrażać zmianę i żeby ta zmiana była i skrojona na miarę potrzeb danej społeczności i żeby była przede wszystkim skuteczna. Bardzo się cieszę, że dzisiaj jesteśmy w tym naszym duecie, bo tak naprawdę jak śledzimy w sieci właśnie te komentarze dotyczące naszego działania, to w zasadzie zawsze jesteśmy ostatnio w duecie. Jest z nami bardzo dużo osób, witamy Was serdecznie, bardzo wiele znajomych nazwisk, no i zaczynamy. Jesteśmy w środowisku nauczycieli, którzy chcą działać, którzy w szkole są bardziej aktywni, którzy są poszukujący, którzy lubią swoją pracę, bardzo lubią działać na rzecz też młodzieży. I teraz właśnie, z jakimi dylematami się bardzo często stykają, z jakimi problemami? Moje doświadczenie było takie, że bardzo często słyszałam, po co ona to robi, dla kogo to jest, zrobi właśnie awans, przestanie działać, albo takie najczęściej chyba dotykające mnie w tamtym momencie, chociaż dzisiaj z uśmiechem to wspominam, podnosi nam poprzeczkę. To są też takie słowa, które ja bardzo często słyszę od nauczycieli i właśnie Ewa, ja Ciebie tutaj wywołam do odpowiedzi, chociaż dzisiaj ta nasza rozmowa to jest rozmowa tak naprawdę w dwie strony będzie płynęła. Jakich rad Ty udzielasz wtedy nauczycielom, kiedy słyszysz, że właśnie ktoś tam narzeka, ktoś tam zazdrości? Jak sobie mogą z tym radzić? Ja przede wszystkim uważam, że jeśli ktoś komuś zazdrości, to problem ma ten, który zazdrości, a nie ten, który działa. I jeśli sobie to tak wytłumaczymy, no to wtedy jest lżej i łatwiej. A tak całkiem na serio, trzeba wierzyć w to, co się robi. Tak? Czyli jeśli ja podejmuję jako dyrektor, czy jako nauczyciel, czy jako po prostu człowiek, Ewa Radanowicz, pewne działanie, to jestem mocno przekonana o słuszności i potrzebie tego, co robię. I wtedy promieniuję jakby takim przekonaniem, postawą, tym, co mówię, co robię, to jest wszystko spójne i ludzie prędzej czy później nabierają takiego spokoju, pewności, że ja nie robię kolejnej zasadzki, jakiegoś pomysłu na to, żeby im dołożyć pracy, ale raczej dążę do osiągania kolejnych etapów tajemniczenia w zmianie, w byciu nauczycielem aktywnym, ale też jako nauczycielka przez wiele lat wiele zadań podejmowałam z powodu miejsca, w którym mieszkam i zawsze będę o tym mówiła, że moja praca bardzo mocno osadzona jest w miejscu, w którym żyję i wiele rzeczy, które robię, robię dla siebie i dla środowiska, w którym mieszkam, w którym lubię być i czuję się odpowiedzialna za tych ludzi, za to, co robię. Przez wszystkie lata jako nauczycielka próbowałam zmieniać szkołę, próbowałam nadać jej
taki charakter i oblicze szkoły przyjaznej, bezpiecznej. I to nie było łatwe, to było bardzo trudne, bo wiele rzeczy, które robiłam, były bardzo dziwne dla wielu osób i to, co Oktawia powiedziała, po co ona to robi, komu to jest potrzebne, nie pracuje, bawi się, lansuje się, to więcej formy niż treści i w ogóle ja to słyszałam przez długie lata, ale tak jak powiedziałam, wierzyłam w to, co robię i robiłam to z przekonaniem i widząc zadowolonych rodziców, dzieci, ale też koleżanki i kolegów, którzy ze mną współpracowali, jakby nie słuchałam tego, co mówili inni. Natomiast kiedy zostałam dyrektorem szkoły, to robiłam wszystko, żeby zapraszać swoje koleżanki i kolegów i nie zapraszać ich na zasadzie od twórców moich pomysłów, a wręcz przeciwnie, zapraszać ich do tego, żeby byli sobą, żeby poszukiwali takiej ścieżki dla siebie. Ja nie jestem łatwym dyrektorem, ja naprawdę nie jestem osobą, która tylko przychodzi, głaszcze, chwali, w ogóle jest ciągle zadowolona i uśmiechnięta, ale jestem osobą, która jakby bardzo próbuje zrozumieć drugiego człowieka. I ludzie, nawet jak się nabuczę, jak tam coś nie tak powiem, to czują się przy mnie bezpiecznie, a to powoduje, że rozkwitają. Ja zapraszam nauczycieli do tego, żeby jeździli na konferencje, żeby pracowali z innymi nauczycielami, spotykali się. Nauczyłam ich bycia trenerem. Razem ze mną najpierw prowadzili szkolenia, teraz prowadzą sami. Zapraszam ich do tego, żeby dzielili się swoją wyjątkowością, żeby pokazywali swoje pasje. Bardzo dużo nauczycieli w naszej szkole właśnie korzysta z takiej pracy. Co to daje dyrektorowi szkoły? Bo tak. Ja myślę jeszcze, Ewa, wrócimy do tego tematu dyrektora, bo rozpoczęłaś nową ścieżkę, wróćmy jeszcze do tego nauczyciela. Ja też dodałabym jeszcze, że ważne jest to, co przed chwilą też zobaczyliście, Joanna Carewicz udostępniła motto zapożyczone od Joasi Hoffman. Konkurują ludzie mali, współpracują duzi, pomagają ludzie wielcy. Na przykład dla mnie na tej drodze, bo zgodzę się z tym, co mówiła Ewa, ja też słyszałam właśnie, promuje się, ma parcie na szkło, takie też określenia były, to więcej formy niż treści jak najbardziej, ale bardzo ważne było w którymś momencie to, że ja dojrzałam, że ta moja samotna droga tej zmieniaczki, to nie jest chyba najlepsze wyjście i ten moment, kiedy zaczęłam szukać sojuszników w gronie, to nie było łatwe, bo wiadomo, że bardzo wiele mamy w sobie różnych projekcji, zachowań ludzi, bardzo wiele też w naszych środowiskach pewnie spotykamy no, różnych zachowań, czasami niełatwych. W każdym razie to otwarcie się na innych, poszukiwanie osób do współpracy, włączanie do działań, to było to kluczowe z perspektywy nauczyciela. I nasze doświadczenie też, myślę, Ewy i moje, ja będę mówiła oczywiście ze swojej perspektywy, ale na przykład z Wiosny Edukacji też pokazuje, że ludzie bardzo często czują się właśnie osamotnieni w tych swoich środowiskach, a w momencie takim, jak zaczynają szukać tych sojuszników w gronie, to okazuje się, że mogą działać nawet dużo bardziej globalnie, może dużo większe rzeczy, dużo ciekawsze, dużo bardziej efektywniejsze. Więc to doświadczenie tego dla tego nauczyciela, influencera współpracy, myślę, że ono powinno być ważne. Co jeszcze, żeby nie czuć się takim samotnym wilkiem? Dla mnie też tutaj taką lekcją, którą wyniosłam kiedyś z wizyty w tureckiej szkole, ogromnej szkole, były słowa dyrektora, który powiedział: nigdy nie jestem sam, zawsze są w moim życiu ludzie. To było też coś szalenie ważne, bo my bardzo często słyszymy: a, działaj sobie, jesteś aktywistą, jesteś aktywistką, na pewno bardzo jesteś osamotniony w tych swoich dylematach. Wydaje mi się, że właśnie ta zmiana optyki jest bardzo ważna. Nie wiem, Ewa, co ty myślisz? Na pewno tak. Ja jakby chcę jeszcze raz mocno podkreślić, że jeśli miałabym komu cokolwiek radzić, tak, to ja często powtarzam, że my mamy wpływ na bardzo dużo rzeczy, a tak naprawdę o tym nie jakby wypieramy, ciągle szukamy tych rzeczy, które nas blokują, a nie widzimy, na co mamy wpływ. I kiedy człowiek chce zrobić coś i widzi, że środowisko jest oporne, bo bardzo często tak jest, w wielu szkołach tak jest, w wielu miejscach tak jest, nie tylko w Polsce, ale ogólnie na świecie. To nie jest tak, że to tylko u nas trudno się przebić.
być wyjątkowym, czy też dobrym w jakiejś tam sprawie, czy też zmienić sposób myślenia, czy sposób pracy. Jeśli widzisz i czujesz opór, tak, to po prostu pomyśl sobie, co możesz zrobić w swojej klasie. Choćby co możesz zrobić z grupą uczniów w szkole, którzy chcą z tobą zadziałać. Dzieciaki, uczniowie, ale też i cała masa rodziców to są świetni kompani do tego, żeby robić zmiany. Ja tak zaczynałam. Ja czułam się bardzo, bardzo samotna, ale też czułam się troszkę niepewnie, bo ja, nie mówcie tego nikomu oczywiście, na początku nie działałam zgodnie z prawem. Ja co innego pisałam w dziennikach, a co innego robiłam z dziećmi w klasie, często z nimi wychodziłam. Robiłam to bardzo często dla siebie, z takiej potrzeby też czucia się wolnym, ale też człowiekiem, który ma wpływ na coś, co zmienia. Więc zajęłam się ekologią. Tak? Zobaczcie, jaki temat. To jest temat, który zawsze jest na czasie. Ekologia, nie musisz nikogo przekonywać. Cokolwiek nie będziesz robić w tym zakresie, no to inni siłą rzeczy muszą ci przyznać rację. No tak, to jest potrzebne. Zmiana klimatu, czyste kominy, powietrze. No nie da się powiedzieć takiej Radanowiczowej czy takiemu Kowalskiemu w Polsce, że głupotę opowiada. Jak zaprosisz do takiego działania wokół tematu, który nie jest sporny, zaprosisz ludzi, młodych, dzieciaki, zaprosisz rodziców, zaprosisz środowisko, to siłą rzeczy nawet ci, którzy ciągle cię krytykują, no nie będą mieli po pierwsze powodu, żeby krytykować, po drugie zaczną się przyglądać. Co ona tam robi? A może jednak robi to, co trzeba robić? A może jednak to się dołączmy, tak? Ja też zawsze tak miałam i mam do tej pory. Ja do ludzi mówię wprost. Potrafię pójść i powiedzieć, słuchaj, ja bez ciebie nie zrobię takiej i takiej rzeczy. Pomóż mi, ja cię bardzo o to proszę. Ja wszystko przygotuję, to przygotuję, tamto przygotuję. I mnie się zawsze udawało nawet tych najbardziej opornych albo tych takich najbardziej sztywnych nauczycieli z grona zaprosić, wciągnąć do jakiejś akcji. I nieraz koleżanki mówiły, weź idź ty, bo ty to jakoś tak potrafisz zrobić. A ja nic nie potrafiłam zrobić, ja po prostu szłam i uczciwie mówiłam, bardzo mi zależy na tym, żebyś ze mną to zrobiła. I powiem wam, że tak możesz rozmiękczyć nawet najbardziej strasznego dyrektora w szkole, tak możesz rozmiękczyć nawet najbardziej trudnego rodzica, któremu nic się nie podoba, angażując go po prostu, zapraszając. Więc z perspektywy nauczyciela mocno sobie to cenię i tak jakbym chciała podsumować, to właśnie to, że potrafiłam iść do ludzi, powiedzieć, czego konkretnie od nich potrzebuję. A to jest sztuka, z której korzystam teraz jako dyrektor bardzo często. Idę i ja wiem, czego od ludzi chcę. Wiecie, jakie to jest ważne? To nie jest opowiadanie w cały świat. I od rzeczy małych można naprawdę przejść do bardzo dużych, tak? Czyli najpierw zmienić to swoją klasę, potem zaprosić jeden korytarz czy jedno piętro w szkole do współpracy, a potem myśleć o tym, że jeśli nie mogę zmienić całej szkoły, to może trzeba zostać dyrektorem, żeby mieć wpływ na to, co dzieje się w szkole. I taka na przykład jest moja droga, to o czym Ewa powiedziała. Najpierw zmiany w klasie i tutaj na przykład możemy poczytać bardzo wiele waszych komentarzy na temat podstawy programowej. Ja przyznam szczerze, że na przykład dla mnie kluczowe było to, że ja zmieniłam po prostu metody swojej pracy. Inaczej pracowałam z dziećmi, inaczej pracowałam z uczniami. Oczywiście najpierw bardzo powiedziałabym tak ostrożnie, nie do końca przekonana, czy robię dobrze. Dopiero z czasem, między innymi to, że moi uczniowie byli poddani badaniu naukowemu, jak te moje metody pracy przekładają się na rozwój ich kompetencji, to dopiero to mi dało siłę do działania. Ale co jest ważne, ja czułam, że po prostu mam wpływ na tych moich uczniów, mam wpływ na to, że te moje lekcje są bardziej lub mniej ciekawe, że dzieci doskonalą swoje kompetencje i to dawało mi potem mega niesamowitą siłę. Oczywiście przy okazji też poszukiwałam różnych inspiracji, bo to jest ważne. Nauczyciel influencer dzisiaj to jest osoba, która ma otwartą głowę, która szuka, która nie załamuje rąk, tylko idzie dalej. Tak jak Ewa powiedziała, szuka pomocy u innych, prosi o tę pomoc, to jest mega ważne. Powiedziałabym jeszcze, że bardzo istotne jest to, żeby to swoje ego schować do kieszeni, bo my bardzo często
i to też mówię jako z doświadczenia mojego, jako i nauczycielki, i później dyrektorki, to ego jest takim blokerem. W moim przypadku na przykład marzenie o tym, żeby te moje metody mogły pójść szerzej, to udało się przekuć w ten sposób, że wystartowałam po prostu w konkursie na dyrektora. Potem szukałam sojuszników w gronie, już jako dyrektor, co też nie było łatwe, bo też jeszcze co chcę powiedzieć, bardzo często nam się wydaje, my bardzo często też na dyrektorów narzekamy, że dyrektor jest taki czy owaki. Bardzo rzadko też, znaczy ja spotykam się z tym, że ten dyrektor musi wszystko i to zrozumienie czasem u nauczycieli też jest niewielkie, ale tymczasem dyrektor też wcale nie ma tego życia takiego łatwego. Już nie mówiąc o dyrektorze influencerze, o czym pewnie za chwilę też opowiemy, ale co jest istotne, to o czym Ewa wspomniała. Wszystko takie kluczowe. Chcę zmieniać, to zawsze znajdę drogę, ale też zawsze znajdę tych ludzi, którzy na tej drodze będą mi towarzyszyli. My zresztą z Ewą spotkałyśmy się w takim momencie zmiany, w ogóle tego też szukania ludzi do dalszych działań, tak? Bo od tego też zaczęła się wiosna, z którą Ewa pewnego dnia po prostu, bardzo wiosna edukacji, z którą Ewa przyszła pewnego dnia, powiedziała: działamy, włączamy innych. A Ewa, jakie doświadczenia trudne, bo ja tak teraz szybko zrobię taki rekonesans gdzieś wewnętrzny, ale ty powiedz, jakie twoje doświadczenia jako dyrektorki, zmieniaczki tej, która wpływa na innych, bo myślę, że o tych trudach też trzeba powiedzieć. Czy są takowe? Ależ oczywiście, że tak. No jakby każda zmiana, w ogóle życie jest tak ułożone, że dzieją się i te radości, i smutki, i porażki, i sukcesy. I dopóki nie zrozumiesz tego, że to jest naturalna rzecz, no to jest trudno. Ja na początku swojej drogi, jak zostałam dyrektorką, ja byłam bardzo taka rozpalona. Mi się wydawało, że wszystko mogę zrobić. W ogóle, no co tam? Miałam tak samo. Tak. Jakby cały świat przewrócę do góry nogami, przecież moja koncepcja wygrała, taka odjechana i w ogóle jak ludziom pokazałam, jaką koncepcję przygotowałam, to nauczyciele patrzyli na radzie i po prostu oczy mieli tak wszyscy pootwierane i pewnie nie jeden sobie myślał: Boże ty mój, co ona nam tutaj zgotuje. Ale no niestety zderzyłam się z wieloma problemami, ponieważ mnie było dane tworzyć szkołę, tworzyć zespół szkół. To, co zdarzyło się w 2017 roku w wielu polskich szkołach, to ja to robiłam w 2002 roku. No i niestety miałam bardzo dużo, może nie powiem, że przeciwników, ale bardzo dużo osób, które nie chciały współpracować, one nie chciały żadnej zmiany. One chciały, żeby szkoła była taka, jaka była, jak do tej pory, żeby dać im święty spokój, bo oni to na emeryturę odchodzą, a to dobrze funkcjonują tyle lat, więc po co w ogóle jakiekolwiek zmiany. No więc ja przede wszystkim na szczęście znowu ta moja taka otwartość i chęć zapraszania ludzi do różnych rzeczy pomogła mi. Ja przede wszystkim uratowało mnie to, że ja się skupiam na zadaniach. Ja się nie skupiam na ludziach. Tak? Pomyślicie, Boże, jaka ona bezwzględna. Ja wymyślam, że trzeba zrobić jakieś zadanie. I tak było na początku, tak? Trzeba było pewne rzeczy zrobić w szkole i tych zadań sobie wymyśliłam najpierw bardzo dużo. No i oczywiście na początku wszystkie je wrzuciłam ludziom, a potem się dziwiłam, dlaczego oni tak długo nie chcą, nie spotykają się, nie robią. No, szybko się zorientowałam, że to nie chodzi o to, żeby robić dużo zadań, tylko żeby robić ich mniej, a skuteczniej, a bardziej mieć więcej czasu na to, żeby ludzie mieli. No i kiedy ja na początku tworzyłam i dokumenty, i zapraszałam, i to będziemy robić, i to, i to, i to, to miałam duży opór w gronie. Ludzie nie chcieli, oni mieli swoje obowiązki, które już mieli nałożone jeszcze przez poprzednich dyrektorów, a ja weszłam jeszcze z nowościami i to mi bardzo długo zajęło czasu, żeby w ogóle zrozumieć, o co chodzi. Ale wpadłam na pomysł, że przecież jeśli kogoś zapraszam do współpracy, to najpierw muszę go
zwolnić z pewnych rzeczy, które robi, żeby zrobić miejsce na to, co ma zrobić nowego. No, wymagało to czasu. Też jest bardzo ważne, żeby zrozumieć, dlaczego ludzie czegoś nie chcą. Mhm. To jest znowu tak, jak Oktawia powiedziała, czasami to swoje ego trzeba pozamiatać pod stół i zrozumieć, że ktoś może potrzebować albo więcej czasu, albo innej formy pracy, albo w ogóle nie jest gotowy i źle się czuje w danym zadaniu. Jeśli ty zrozumiesz, że to nie jest przeciwko tobie, tylko tak naprawdę ten człowiek się buntuje, bo to broni siebie przed rzeczą, której nie chce i w sumie ma do tego prawo nie chcieć, tak? To jest łatwiej. Dużo rzeczy, ja musiałam się z wieloma rzeczami cofnąć o kilka kroków do tyłu. To znaczy, zaplanowałam jakieś działanie, zaprosiłam ludzi, wydawało mi się, że to będzie świetne, a potem sama pomału wyciszałam, zwalniałam po to, żeby wrócić do tyłu i żeby jeszcze raz dać sobie szansę i zespołowi, żeby zacząć. I ludzie wtedy, ojej, jak dobrze, że my możemy to jeszcze raz przegadać. To prosta rzecz, jeśli tego nie zrozumiesz, jest ciężko. Dodam do tego, bo to jest taka ciekawa historia, moja troszeczkę podobna, bo gdzieś ta, kiedy jest się osobą, która działa, która włącza innych, to te pewne mechanizmy, one po prostu się powielają. Moja historia też nie była łatwa. Po pierwsze, dzisiaj myślę sobie, że miałam ogromny tupet, brawurę, żeby wystartować w konkursie na dyrektora. Nikt nie dawał mi szansy w ogóle, że wygram. Wygrałam i potem myślę sobie, matko, co teraz będzie? I później właśnie ta droga, po pierwsze mam wizję, wizja może za ambitna, wizja budowana też z innymi, ale jak się okazało, bardzo często nawet osoby, które były ze mną w tej zmianie i tworzyły ją, one potem tej zmiany w ogóle nie chciały. To jest to, o czym Ewa powiedziała. Więc to doświadczenie, kiedy okazuje się, że oni nie chcą. I teraz znowu przepracowanie sobie, że to nie jest przeciwko mnie, ale to jest coś, czego ja nie jestem w stanie być może zrozumieć, bo nie znam ich doświadczeń. Nie wiem, czego tak naprawdę potrzebują. Czyli ciągle ten dialog. Tutaj napisała Ola, że zrobiła spotkanie dla 40 aktywnych nauczycieli, przyszło 7 osób. Ja jako dyrektorka, która chciała zmieniać kulturę pracy szkoły, pomyślałam sobie, że no dobra, to ja teraz podzielę się tymi doświadczeniami właśnie z edukacji nieformalnej, bo to jest też moje takie duże doświadczenie życiowe, takie bardzo pozytywne. I mówię, zrobię szkolenia. I słuchajcie, no u mnie co prawda nie przyszło 7 osób, a kilkanaście i to była prawie połowa grona, to było spotkanie dla chętnych, ale nie ukrywam, że ja w środku drżałam, czy w ogóle ktokolwiek przyjdzie. I później właśnie budowanie tej zmiany to było włączanie kolejnych osób. Dla mnie jako dyrektora na przykład dużą lekcją było to, żeby wsłuchać się w potrzeby ludzi, żeby nie mieć tej wizji, że Kasia jest od tego, Gosia od czegoś innego, a Anka jeszcze od innej rzeczy, tylko żeby posłuchać, w czym ty czujesz się dobrze, co ty chciałbyś robić, bo przyznam, że mam za sobą takie porażki, na przykład jako dyrektorka, gdzie chciałam kogoś uszczęśliwić po prostu na siłę jakimś projektem, który totalnie po prostu ludziom nie pasował. Dialog, pokora myślę duża, ale też upór i konsekwencja w tym, co się robi. Upór nierozumiany źle, tylko w taki sposób, że żeby dać sobie czas, żeby nie rezygnować po pierwszej porażce, żeby jednak się przyjrzeć temu, co możemy razem zrobić. No i to, co na mojej drodze też było bardzo ważne, to ta kultura stołu, tego, że w naszej szkole, w gimnazjum numer 1 w Gdyni, my po prostu spotykaliśmy się z uczniami, spotykaliśmy się z rodzicami, z nauczycielami, z pracownikami szkoły, oni też tworzą naszą społeczność. I co jest ważne, że bardzo często były między nami konflikty i uczenie się tego, że konflikt na tej drodze rozwoju, na tej drodze zmiany też jest okej, pod warunkiem, że się nie obrażamy, że potrafimy ze sobą po prostu rozmawiać, to była taka bardzo, bardzo ważna lekcja. I co jest też istotne, że jak rzeczy zaczynają nam wychodzić, to ludzie nawet, którzy są oporni, oni chcą być częścią zmiany. Oni powoli zaczynają przychodzić. Oni być może nie wszystko im się podoba, ale przełamują się i gdzieś dołączają. Ewo, coś chciałaś powiedzieć? Widzę. Też chciałam powiedzieć, że ja jestem też taką osobą, którą jak zapytasz, to co ci nie wyszło, to w przeciwieństwie do wielu osób ja niewiele powiem, tak? Ale co ci wyszło, to bardzo mnie opowiadam i to też jest rzecz, którą warto się nauczyć. I my tak. Mam
my nauczyciele, my dyrektorzy bardzo często odgrywamy taki taniec, takie udawanie takich osób skromnych, w ogóle takich, które no, dużo są rzeczy fajnych, dobrych robią, ale nie, no nie trzeba, nie chwalę się, nie, a po co o tym mówić? Dla mnie to jest bardzo ważne. Ja jakby Oktawia mnie zapytała, to załóżmy, że ona mnie zapytała, a co ci wyszło? No wyszło mi przede wszystkim to, że nie mówcie znowu tego nikomu, ale powiem, zupełnie nieświadomie zaczęłam z ludzi wyciągać ich pasję. Zaczęłam budować szkołę na pasjach, czyli robiliśmy sobie projektowane okazje edukacyjne po to, żeby dzieciaki się dobrze w szkole czuły, żeby była dobra atmosfera, a tak naprawdę rozmawialiśmy, przygotowując się do tych projektowanych okazji, rozmawialiśmy o tym, to co lubisz robić, a koleżanka mówi, ja to lubię gotować, dobra, to zrobimy warsztat z kuchnią, a ktoś, kolega mówi, ja to tam lubię te majsterkowania, inna woli wyjść na dwór, na wycieczkę, ekologia. I powyciągałam z tych nauczycieli to, co kto lubi i stworzyłam dla nich scenariusz, zadanie, które mają wykonać w ramach realizacji swoich codziennych obowiązków. I ja na początku nie miałam świadomości, w ogóle nie myślałam o tym, że to dobrze jest, to jest bardzo dobrze. Ale zaczęli ludzie mnie o to pytać, a jak pani się udało nauczycieli zaprosić? Skąd pani tych nauczycieli bierze, że oni tak chcą to robić? I ja zaczęłam o tym myśleć, zaczęłam analizować, dlaczego, co się stało, co ja takiego zrobiłam, że ci nauczyciele zechcieli ze mną współpracować. Mało tego, oni pracują kupę lat. Oni prowadzą zajęcia, tu ktoś właśnie pisze o warsztatach, o kuchni, jakby... że ci nauczyciele pracują, czy są projekty unijne, czy ich nie ma, oni cały czas robią te zadania, bo oni to lubią robić. I mnie się to udało. I gdybym miała dzisiaj dyrektorom, jakimkolwiek osobom, nawet liderom zespołów coś proponować, jak zachęcić ludzi do tego, żeby po pierwsze poczuli moc sprawczą, po drugie chcieć, a po trzecie jeszcze się przy tym dobrze bawili, to pozwólmy ludziom na to, żeby oni na terenie zakładu pracy mogli realizować swoje pasje. I z tych pasji buduje się naprawdę wspaniałe rzeczy. Wszystkie autorskie programy, które napisaliśmy w szkole, pracownie, które wybudowaliśmy, metody pracy, które realizujemy, które są odmienne do tradycyjnych, takich stosowanych, to one wszystkie, jak je zbieramy, to one się rodzą z pasji. A jeśli mamy nauczycieli, którzy no nie do końca mają jakieś taką swoją specyficzne zainteresowanie, to wtedy ich zapraszamy do współpracy, do pary, dla drugiego nauczyciela. I to się sprawdziło. Ja robiłam to, co lubię. Ja uwielbiałam wychodzić, puszcza wolna, natura, przyroda i wychodziłam z dziećmi. Dzięki temu nie zwariowałam i zostałam w szkole. Jestem tyle lat w zawodzie i się z tego cieszę i ciągle jestem szczęśliwa. I potem zaprosiłam ludzi też do tego, żeby realizowali swoje pasje. Ja zresztą, jak przyjmuję nowego nauczyciela do szkoły, to ja na rozmowie, przed rozmową kwalifikacyjną decyduję się to, czy ten nauczyciel z nami zostanie, czy nie. Bo ja zapraszam do tego, żeby poopowiadać, a czym się zajmuje, a ile ma dzieci, a jak spędza wolny czas. I ja już jak widzę, jak się człowiekowi zaświeci oko, jak on zaczyna mówić, czy o swoich własnych dzieciach, czy właśnie o tym, co robi, jak spędza czas, o tym, jak wędkuje, czy gdzieś jeździ. I ja widzę, że człowiekowi się oko zabłyszczy, to znaczy, że to będzie nauczyciel, który włoży serce i będzie taką osobą, która będzie miała wpływ na swoich podopiecznych, wychowanków, ale też będzie miała wpływ na nas, nauczycieli, bo zaprosi nas na pewno do fajnej przygody. Tak jest, mamy cudowną kolkę i zapraszam, ktoś jeździła i was też zapraszam. Tak. Pewnie. Tak, i słuchajcie, to o czym Ewa mówi, no szalenie ważne, ja nawet pamiętam to moje doświadczenie, dlaczego właśnie chciałam być tą dyrektorką, dlatego, że czułam taki sufit nad głową, brak wolności, brak takiego partnerstwa, brak otwartości i stwierdziłam, kurczę, trzeba
coś innego stworzyć, trzeba zrobić to inaczej. I co jest też ważne, ja z kolei jak obserwowałam u nas w zespole, to kiedy daje się ludziom przestrzeń, ale też czas, bo umówmy się, że czas, rozmowa, spotkanie takie, żeby też ktoś czuł, że to co robi jest ważne, że idzie w dobrą stronę, to po prostu rodzili się, można powiedzieć, rozkwitały talenty, rozkwitali eksperci, osoby, na które można było potem liczyć po prostu w wielu, wielu różnych działaniach i ludzie czuli po prostu, że to daje im właśnie radość, satysfakcję, daje siłę do działania i że w tej pracy, która nie jest pracą czasami łatwą, bo wiadomo, że jesteśmy ciągle z ludźmi, że tych problemów tak naprawdę też mamy dość dużo, ale że razem jako wspólnota właśnie ludzi, którzy rozumieją siebie, tworzą właśnie wspólnotę, mogą na siebie liczyć, też było dużo łatwiej. Ja tylko jeszcze powiem, bo jak pytałam ciebie o te doświadczenia dyrektora, to przyznam, że ja miałam z tyłu głowy to, czy spotykasz się z tym. Ja może powiem teraz o swoim doświadczeniu jeszcze z ostatnich właśnie tych moich dwóch dyrektorskich lat szczególnie. Czy u ciebie też tak bywa, że ludzie mówią, no dyrektor powinien siedzieć w gabinecie, być administratorem, bo to co chcę powiedzieć, ja bardzo często jako nauczycielka słyszałam właśnie ma parcie na szkło, awans, chce, Bóg wie co tam robić, podnosi poprzeczkę. Jako dyrektorka czasami słyszałam, powinna siedzieć w tym gabinecie. Gdzie ona tak biega? Dlaczego ona nie siedzi tam? I przyznam, że zawsze mnie to też tak irytowało i zawsze też mówiłam ludziom, słuchajcie, ale jak ja będę siedziała w tym gabinecie, to skończy się tylko na tym, że będziemy tworzyli nowe papiery, będziemy tworzyli po prostu biurokrację do kwadratu. A zobaczcie, to, że wychodzę, to, że działam, to, że możemy zaprosić tego eksperta, zrobić taki projekt, zrobić takie działanie, takiego rodzica zaprosić, taką osobę, tutaj uczniów wysłać, tu zrobić, że to po prostu bardzo dużo daje. Chciałabym, żebyśmy dzisiaj o tym powiedziały, żeby też było jasne to, że my z różnymi rzeczami się, Ewa, też spotykamy, nie? Z ocenami. No tak, oczywiście, że tak. A propos bycia w gabinecie, no ja przy swoim ADHD to po prostu bym umarła. Ja też mam. W gabinecie, niestety. Więc taka wolność w poruszaniu się jest dla mnie bardzo istotna. Natomiast już jako nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej jeździłam dużo, choćby do Wrocławskiej Szkoły Przyszłości, do profesora Łukaszewicza, uczestniczyłam w wielu zajęciach, które oni robili na Turamach w Świeradowie i to mi dawało niesamowitą energię, takie poczucie takiego naładowania nowymi pomysłami. Wracałam do Radowa i robiłam różne fajne rzeczy. Ja miałam cudownych dyrektorów też, takich ludzi, którzy bardzo, nie tylko oni nie rozumieli, o co mi chodzi tak naprawdę, ale też nie przeszkadzali mi i też jak mogli, to pomagali, tak, czyli jakby naprawdę bardzo dobrze wspominam i cieszę się i dziękuję losowi, że takich dyrektorów miałam, ale ja wiedziałam, że potrzebuję też coś szerzej zrobić, że mam pomysł, że tak może działać cała szkoła, nie tylko moja klasa. No i zostałam tą dyrektorką, tak jak powiedziałam, w trudnym momencie. Ale zmierzam do tego, że ja od samego początku zabierałam nauczycieli ze sobą i też ich ze sobą wywoziłam. Też wywoziłam, wszystkich wywiozłam do profesora Łukaszewicza, no bo inaczej być nie mogło, do swojego mistrza, że się tak wyrażę. Ale też zabierałam nauczycieli na różne ciekawe konferencje. Jeździliśmy dużą grupą i to też to nie było tak, że ja sobie wiedziałam, że to jest dobre jeździć dużą grupą, bo potem można to razem wdrażać. Ja kompletnie tego nie wiedziałam, powiem wam szczerze, na początku. Dzisiaj wiem, że to był trafiony pomysł i to tak wynika też z różnych forum i technik zarządzania, ale ja tego nie wiedziałam. Ja to po prostu robiłam, bo tak czułam. Zabierałam ludzi ze sobą, jechaliśmy. My się po pierwsze dobrze też ze sobą bawiliśmy, w sensie, że rozmawialiśmy, a to kawały, a to dowcipy, droga pociągiem, samochodem długa. Potem uczestniczyliśmy w tych konferencjach, potem wracaliśmy razem, potem długo mogliśmy też o tym rozmawiać, a potem niektóre rzeczy próbowaliśmy u siebie coś przetestować albo też nie, ale mieliśmy już bardziej otwarte umysły. Więc to, że ja w ogóle wędrowałam, to było dla ludzi naturalne
I ja ciągle kogoś zabierałam, więc to też było oczywiste, że ja ze szkoły wyciągam coraz to nowe osoby i je zapraszam i jeździmy. Ale kiedy zaczęła się wiosna edukacji, no to wpadłam na szalony pomysł. Oktawia od razu mi mówiła, że ty chyba nie wiesz, o czym ty mówisz w ogóle. Mówię, nie Oktawia, ja wszystkie szkoły z wiosny edukacji odwiedzę, co to tam 4 miesiące ja objadę i w ogóle. Znaczy, praktycznie pokonałam ten trud, ale to było szaleństwo z mojej strony. Ale zmierzam do tego, że ja bardzo często wyjeżdżałam, bo jechałam do tych szkół z wiosny edukacji. Ja tu mam z boku mapę jeszcze, w ilu miejscach i gdzie ja byłam. To jest po prostu tysiące, tysiące kilometrów i godzin spędzonych gdzieś tam. I wtedy dostałam strzał w głowę. Bo mnie się wydawało, że ja tu jestem niepotrzebna. Mnie się wydawało, że ja już, ależ taką mam turkusową organizację, że ja tutaj już właściwie proszę, mogę wyjechać, tu wszystko działa. I to działa. Ale ludzie jednak potrzebują tego kogoś, tak? Ja to nazwę lidera. Oni nie potrzebują dyrektora. Potrzebują kogoś, kto razem z nimi jest, razem z nimi tworzy, razem z nimi się cieszy z tego, co stworzyliśmy razem i dali mi taki wyraźny komunikat nauczyciele. To się nawet skończyło taką lekką awanturą, że się wyrażę, trzaskaniem drzwi i nawet się obraziłam na początku, sobie myślę, kurde, a jakim prawem w ogóle? No a potem szybko, nie szybko, ale zrozumiałam, o co chodzi i my to przepracowaliśmy. Ale rzeczywiście też po jakimś czasie, kiedy już ten konflikt został rozwiązany, kiedy żeśmy to przepracowali, to się działo gdzieś tam w listopadzie, w styczeń, luty już rozmawialiśmy o tym, no, że dzięki temu, że ja wędruję, że ja zapraszam ludzi do tego wyjeżdżania, to dzięki temu my się rozwijamy. Ktoś, kto chce mieć wpływ, ktoś, kto bierze odpowiedzialność za to, co robi, też powinien się rozwijać. Nauczyciele w naszej szkole nie rozwinęliby się, gdybym ja się nie rozwijała. Tak. Kiedy ja się rozwijam, mam potrzebę rozwijania się, to też pokazuję to ludziom. Zobaczcie, czy też opowiadam, tego się nauczyłam, tamto się nauczyłam, to spróbuję zrobić, to może zaproponuję komuś, żeby też spróbował. I oni to widzą też rozwój u siebie. My też bardzo dużo czerpiemy od ludzi, którzy nas odwiedzają w Radowie. To działa w dwie strony, bo ludzie przyjeżdżają do nas, uczą się od nas też dużo rzeczy, ale my też uczymy się od ludzi. Oni nam opowiadają o swoich problemach, o tym, w jakich warunkach pracują. Ja też odwiedziłam dziesiątki szkół w Polsce i powiem wam, że wszyscy ci nauczyciele albo ci dyrektorzy, którzy chcą mieć wpływ, którzy chcą robić rzeczy nietuzinkowe, oni mają problemy, oni mają kłopoty, oni muszą pokonywać samego siebie, ale też pokonywać trud przekonania środowiska. I po prostu jakby popatrzyłam na tą zmianę z zupełnie innej perspektywy. Mnie tu w Radowie było, może ja nie powiem, że łatwo i łatwiej, zresztą Oktawia tu przyjeżdża, też wie i widzi, że ja też borykam się z różnymi problemami, też je muszę rozwiązywać i one dotyczą mnie tak samo jak każdego dyrektora czy nauczyciela w Polsce, ale mi się wydaje, że nam tutaj w Radowie jest łatwiej, bo bardzo dużo ze sobą rozmawiamy. U nas jest pokój nauczycielski, nie z nazwy pokój nauczycielski, ale miejsce, do którego ludzie przychodzą. Przychodzą się gadać, przychodzą się wykrzyczeć, przychodzą się wyżalić, przychodzą się cieszyć razem, są ze sobą i nawet jeśli się nie zgadzają w wielu sprawach, a są przyróżni, mają, ja się śmieję, że ja mam bandę indywidualistów, banda to źle, drużyny. Grupę, drużyny. Tak, drużyny indywidualistów i to są ludzie, którzy mają swoje zdanie i potrafią je artykułować, ale to jest kultura organizacji, myśmy się tego nauczyli, to jest bardzo ważne i jeżdżąc po szkołach w Polsce uczyłam tego inne szkoły, innych ludzi
i powiem wam, że oj, różnie bywało, ale zawsze się dobrze kończy, więc rozmowa, dyskusja, argumenty, a wnioski i refleksje na koniec. Tak, Joanna, masz rację. I to jest prawda. Ja tylko dodam jeszcze, bo tutaj bardzo dużo komentarzy pojawia się na temat właśnie dyrektora, że siedzą w swoich jamach, norkach, tutaj takie różne określenia są. Ja myślę, słuchajcie, że to, o czym Ewa mówi, to jest też to, co ja bardzo mocno czułam, że dyrektor też musi mieć wolność. Dyrektor nie może stanąć w miejscu, jeżeli potrzebuje rozwoju, to ta przestrzeń powinna się znaleźć. Chciałabym też tu opowiedzieć na przykład o, znaczy ja miałam też trudne doświadczenia, to nie ukrywam, nieraz właśnie słyszałam, że powinnam, tak jak zaczęłam mówić, w tym gabinecie siedzieć, potem nie powinnam gdzieś jeździć. Też udawało się na szczęście na ten temat rozmawiać, zresztą no, miałam poczucie dużej wspólnoty zbudowanej, takiego naprawdę zespołu, który czasem się pokłóci, ale ogólnie wspiera się i wędruje, idzie dalej do przodu. Ale chciałabym też powiedzieć o moim dobrym doświadczeniu w pracy z moimi przełożonymi. Mam na myśli miasto Gdynia tutaj akurat. Na przykład dla mnie jako dyrektora bardzo ważne było to, że mój przełożony wiceprezydent dawał mi wolność. Ja bardzo często nawet żartowałam, mówiłam, ale jak to? To rozumiem, że mogę jechać, bo znacie pewnie system, że dyrektor też musi pytać o zgodę na delegację. Ja mówię, na pewno puszczasz mnie, on mówi, przecież wiesz, że to jest twój rozwój, to jest rozwój szkoły, to jest rozwój naszego miasta. I przyznam szczerze, że kiedy podobnie jak Ewa pracuję z wieloma dyrektorami, z wieloma szkołami, to bardzo często słyszę, że po prostu tym blokerem, który czasami być może za mało rozumie tę potrzebę rozwoju dyrektora, czy w ogóle społeczności szkoły, no bywa organ prowadzący. I tutaj też szalenie ważne jest to, że tak jak dyrektor dostanie przestrzeń i wsparcie do rozwoju, tak samo ja wierzę bardzo mocno w to, że będzie przenosił to dla swoim nauczycielom, a nauczyciele z kolei będą takie warunki do rozwoju tworzyli w klasie swoim uczniom, bo dla mnie szkoła nie jest niczym innym jak takim organizmem, który wzajemnie się przenika, modeluje. I w momencie takim, kiedy mamy tego dyrektora sfrustrowanego, zablokowanego, który po prostu nie ma poczucia siły sprawczej, tylko jest umęczony biurokracją i tymi wszystkimi rzeczami, które mogą też przytłoczyć. Jeszcze na dodatek, jak nie szuka właśnie pomocy, nie szuka wsparcia, nigdzie tak naprawdę, to później ta frustracja gdzieś w tej szkole się, myślę, bardzo często też przenosi, gdzieś tam już trudno ją potem tak łatwo, trudno już jest ją potem po prostu z tej przestrzeni szkoły wyrzucić, więc myślę sobie, że spójrzmy na to szerzej, że dzisiaj ktoś, kto jest influencerem, ktoś, kto inspiruje, to jest ktoś bardzo potrzebny. I czy to jest dyrektor, czy to jest nauczyciel, czy to jest nawet uczeń, ja bardzo wiele się uczyłam od swoich uczniów, bo też o tym mówmy, że te osoby, które chłoną, które przynoszą pomysły, które mówią o różnych ciekawych zjawiskach, o różnych trendach, one naprawdę są potrzebne. I róbmy tę przestrzeń tym ludziom. To jest takie moje jakieś takie wewnętrzne przekonanie, że trzeba o tym dzisiaj mówić, że my nie możemy w tej szkole się zamknąć, bo tak jak Ewa pisze w swojej książce, w szkole nie o szkołę chodzi, ale o wspólnotę ludzi. Z jednej strony, o co jeszcze, Ewa? Tak ciebie pomęczę na koniec. W szkole przede wszystkim chodzi o to, żebyśmy mogli być sobą, żebyśmy też dawali przestrzeń sobie, ale też przestrzeń innym, więc czasami trzeba też słuchać się, rozmawiać, spotykać i stosować kompromisy. W szkole nie chodzi o szkołę, chodzi o to, żebyśmy mogli toczyć w niej życie, bo szkoła jest po to, żebyśmy się przygotowywali, zdobywali umiejętności, kompetencje. Zresztą ostatni czas pokazał, to jest miejsce, w którym człowiek rozwija się w kontakcie z drugim człowiekiem i to jest najważniejsze i cokolwiek byśmy innego nie robili i nieważne jakimi metodami, to jest ważne to bycie razem ze sobą i szkoła jest właśnie po to, jeśli my ją przemienimy w miejsce spotkań, miejsce rozwoju i miejsce, w którym każdy z nas może nauczyć się siebie, ale też wesprzeć drugiego człowieka, rozwijać się wspólnie, no to w zasadzie to jest marzenie, nic więcej nie trzeba robić. Ja przeżyłam dziesiątki różnych rozporządzeń ministerialnych, zarządzeń kuratoryjnych, zarządzeń, rozporządzeń i wniosków organu prowadzącego.
Jestem długo dyrektorem, bo już 18 lat, zaczynam 19, a już w zawodzie nawet nie będę mówiła jak długo. Nie licz, nie licz. Ale właśnie, ja ciągle uważam, że to ode mnie zależy, jaka będzie szkoła w Radowie Małym, jaka będzie klasa, do której wchodzę, jaki będzie mój gabinet, jaki będzie świat, który zbuduję razem z ludźmi, którymi tutaj jestem. I dawanie sobie i ludziom wolności jest niezmiernie ważne. Cokolwiek byście nie myśleli, że jakaś tam wyimaginowana myśl, czy też misyjna, to jest najważniejsze. Być sobą, pozwalać ludziom być sobą i spotykać się i żyć. A ja dodam jeszcze więcej, że ważne jest też to, idąc dalej za słowami Ewy, ważne jest też to, żeby szkoła naprawdę miała otwarte okna i drzwi na świat, żeby wpuszczała ten świat do siebie, bo tak naprawdę do czego my dzisiaj w ogóle, do czego edukacja przygotowuje nas, nasze dzieciaki, naszych uczniów? Do tego, żeby dzisiaj sprawnie sobie w świecie radzili. I to jest najważniejsze, więc na świat nie można się zamykać. Co jest jeszcze ważne? Mówimy o nauczycielu influencerze, czyli tym, kto ma wpływ, kto swoją postawą wpływa, więc ważne jest też to, żeby ta postawa była jednak postawą rozwijającą, konstruktywną, wspierającą, nastawioną na dialog. Nie tylko właśnie w kontekście tej roli nauczyciela zmieniającej się, ale też zmieniającej się roli dyrektora szkoły, który dzisiaj jest tym, kto na całą swoją, na ten swój świat patrzy troszeczkę z góry i też no ta rola jest zupełnie inna niż jeszcze była tych lat pewnie kilkanaście temu. Dzisiaj szkoła, która zatrzymuje się, która tylko odtwarza, ona tak naprawdę moim zdaniem nie przygotowuje dzieci do życia w świecie pełnym zmian, pełnym wyzwań. Jeszcze do niedawna mówiliśmy, że świat jest pełen zmian i tak bardzo często nauczyciele mówili, no tak, ale to są takie górnolotne słowa. Zobaczcie, te ostatnie tygodnie, miesiące, one sprawiły, że zmiana, my tej zmiany tak naprawdę doświadczyliśmy i te środowiska, te szkoły, te wspólnoty ludzi, którzy tworzą właśnie szkoły, gdzie był dialog, gdzie była współpraca, gdzie była refleksja, te szkoły, które były z innymi szkołami, one sobie lepiej poradziły. Było mniej frustracji, było więcej, można powiedzieć, takiego zdrowego rozsądku. Nie był najważniejszy kolejny dokument, czy kolejne po prostu zarządzenie dyrektora, tylko to, czy te dzieci dobrze się czują, czy ze wszystkimi jest kontakt, czy nauczyciele radzą sobie z technologią. Więc dzisiaj naprawdę spójrzmy na to, że na świat trzeba się otworzyć, trzeba patrzeć, dokąd on zmierza i zapytać siebie, po co nam dzisiaj edukacja i co my możemy w tym wszystkim zrobić, jak z tego wszystkiego właśnie dobrze też skorzystać. Mówię to też jako osoba, która przemyływała nie jeden schemat, nawet w kontekście budowania cyfrowej szkoły, ale ja zawsze podkreślam, cyfrowej szkoły o ludzkiej twarzy, czyli nie takiej, gdzie technologia jest najważniejsza, tylko gdzie technologia ma być narzędziem służącym człowiekowi. Więc słuchajcie, ważne jest to, żeby te oczy mieć otwarte cały czas, żeby być otwartym w ogóle na drugiego człowieka. Dokładnie. Myślę, że ważne jest również to, żebyśmy przewartościowali i dokonali redefinicji tego, czym jest szkoła, kim jest nauczyciel, kim jest dyrektor. Człowiek, który chce mieć wpływ, człowiek, który się rozwija, będzie zawsze człowiekiem na czasie. Bardzo dużo o tym myślę i dosyć często w Radowie dokonujemy redefinicji i zastanawiamy się i przyglądamy się temu, co robimy i chcemy podążać ku nowemu. Więc też jeśli chcecie mieć wpływ, to spróbujcie oderwać się od stereotypów, od takich starych, utartych szlaków. Odważnie i z głową do góry redefiniujcie, nazywajcie sprawy po swojemu, tak jak czujecie, jak widzicie i wtedy będzie wam się łatwiej pracowało. Trudno, droga nauczyciela i dyrektora, który jest odważny, który wpływa na innych i bierze za to odpowiedzialność, nie jest łatwa. Ona jest kręta, ona jest wyboliwa, ale jest piękna. Naprawdę warto ją podjąć i zachęcam do tego.
Ja tylko mogę powiedzieć, że Ewa ma 101% racji, a nawet i więcej. Tak, to jest droga niełatwa, bo odwaga, wiadomo, wymaga od nas bardzo wielu, no, sprawia, że my potem mierzymy się z nowymi w ogóle sytuacjami, czasami bardzo, bardzo trudnymi. Ja mogę tylko powiedzieć, że dla mnie też takie wyjście poza szkołę to był ten kolejny moment, tak, kiedy podjęłam decyzję o tym, że dalej chcę się rozwijać, chcę już pomagać innym, chcę działać szerzej, chcę działać już troszeczkę, wykorzystać to moje doświadczenie, które jest. I to też nie był łatwy moment, ale przyznam, że nie zamieniłabym tego na nic innego. I myślę sobie, że to też jest to, co Ewa, my razem też robimy, bo też można zwieńczyć teraz, tak myślę, bo już powoli zmierzamy do końca, że ja się cieszę, że na tej drodze spotkałam Ewę. To nasze doświadczenie też na początku nie było łatwe, że spotykamy Was i że też się siebie uczymy wszyscy nawzajem i że od siebie możemy tak naprawdę czerpać. Tak. Więc to jest, myślę, tak, ważne. Tak, i myślę, że z tych wszystkich spotkań to, że my we dwie spotkałyśmy siebie, to, że dziewczyny, które nas tutaj zaprosiły i którym dziękuję bardzo za to zaproszenie w swoim imieniu i myślę o Tobie również. To powoduje, że my spotykamy ludzi. Zawsze pamiętajcie, że to jest po coś. To pozwala nam na to, żebyśmy na nowo rozwijali się, rozkręcali. My z Oktawią już jesteśmy też daleko poza szkołami, poza swoimi organami prowadzącymi. Obie zasiadamy, mamy zaszczyt zasiadania w Radzie Szkoły dla Innowatora. Pilotażowy projekt realizowany we współpracy z ministerstwami, z Fundacją CEO, zwolnionymi z teorii i z Deloitte'em. Projekt, który pokazuje, jak ważne są kompetencje wszelakie, nie tylko kompetencje cyfrowe, ale kompetencje wszelakie. Pilotujemy, że się tak wyrażę, w tym pilotażu 20 szkół. Zapraszam też do tego, żebyście nas śledzili w takim pozytywnym słowa tego znaczeniu. Powstanie bardzo dużo fajnych materiałów, z których będziecie mogli korzystać, ale też my we dwie z Oktawią pokazujemy, jak warto mówić głośno o tym, co robisz, co myślisz, co czujesz, jak warto dzielić się z ludźmi swoim doświadczeniem, bo to przekłada się na to, że masz wpływ na szersze środowisko. Kiedyś miałam wpływ na klasę, potem miałam wpływ na szkołę, potem miałam wpływ na grupę nauczycieli edukacyjnych wariatów, zapaleńców, kreatywnych, jak to nazwiemy. Potem uruchomiłyśmy z Oktawią Wiosnę Edukacji, która uważam, że też bardzo dużo dobrego zrobiła i będzie robiła w polskiej edukacji, a przynajmniej będzie... Wrócimy na pewno. Dyrektorom, ale też robimy rzeczy dużo szerzej, z fundacjami. Słuchajcie, no, choćby wejdę Ci w słowo, choćby dla mnie doświadczenie pracy w zespole profesora Hausnera w trakcie pandemii, gdzie zobaczyłam, że głos praktyków jest również ważny w świecie, można powiedzieć, szerzej. Czy nawet to, że jesienią będę reprezentowała, tak nie wiem, może się ze mną nie zgodzicie, ale ja mam takie przekonanie, nas praktyków edukacyjnych na forum ekonomicznym w Krynicy, w panelu. To są naprawdę ważne rzeczy i to, o czym Ewa powiedziała, ta droga od klasy, tak, swojego warsztatu do tego, żeby pomagać Wam szerzej, to się dzieje. To nie jest łatwe, to są chwile wielu, może nie zwątpień, ale dylematów, naszych też rozmów, bo to, co powiedziałam, my z Ewą też się gdzieś docierałyśmy, zresztą nieraz o tym pisałyśmy, mówiłyśmy, ale zobaczcie, to też jest ważne, że można z drugim liderem się spotkać, można sobie dać przestrzeń, tak? I można tę siłę wzmacniać i iść do przodu. I to jest szalenie istotne. Dlatego mam też nadzieję taką, że to nasze spotkanie też pokazało Wam, że w tej naszej przestrzeni, gdzie jesteśmy dwie charakterne, liderki zmian, gdzie byłyśmy dwoma charakternymi, już powiem gramatycznie jako polonistka, liderkami zmiany, że jednak dałyśmy sobie przestrzeń i to można robić, to da się. Tak jest? Słuchajcie, dziękujemy serdecznie za wszystkie miłe słowa, za wszystkie komentarze. Możecie nas spotkać
w realu, że tak powiem, na licznych konferencjach, które mam nadzieję ruszą od jesieni, a takie mamy już sygnały. Tak jak Ewa powiedziała, możecie nas spotkać również na ścieżkach projektowych, ale również w sieci, na naszych fanpage'ach. Ja polecam z całego serca, Ewa pokazuje książkę, polecam książkę z całego serca, w szkole wcale nie chodzi o szkołę, ja w Radowie bywam często, zresztą jadę tam za tydzień. Wszystko, o czym Ewa pisze, to jest sama prawda, święta prawda i prawda, która powinna pójść do każdej polskiej szkoły i warto zobaczyć, co zrobić, żeby zmieniać. Więc słuchajcie, zapraszamy do współpracy, jesteśmy tutaj i życzymy Wam dobrego czasu. I tak, w szkole wcale nie chodzi o szkołę. Bardzo Wam dziękujemy za to spotkanie. Do zobaczenia w realu i w przestrzeni cyfrowej, której nauczyła mnie Oktawia Dużeńska. Ojej, dziękuję Ci bardzo. Do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć.